Hej, mówiłam wam, że niedługo biorę ślub? I pierwszym filmem na rozgrzewkę będzie tak ślubny, w którym trochę więcej opowiem wam na temat właśnie tego wielkiego dla nas wydarzenia. Pierwsze pytanie to, jak długo po zaręczynach jest wasz wielki dzień? Powiem wam, że my zaręczyliśmy się z końcem grudnia 2013, tak? Natomiast ślub bierzemy 30 maja, także od tej pory minął rok i 5 miesięcy, z tym, że od samego początku nie planowaliśmy, znaczy planowaliśmy ogólnie ślub, natomiast nie planowaliśmy samego tego wydarzenia. Na początku jakby cieszyliśmy się właśnie tym stanem narzeczeństwa, natomiast same przygotowania i taki już konkretny plan, że ten ślub się odbędzie, rozpoczął się w wakacje ubiegłego roku 2014, czyli właściwie nie tak zaraz dawno temu. Drugie pytanie to, czy miałaś już sen związany ze ślubem i co w nim było? Nie, nie śniłam jeszcze o ślubie, jeszcze tak mocno tego nie przeżywam, ponieważ jest jeszcze troszeczkę czasu i staram się też nie planować bardzo dużo rzeczy, albo na przykład na noc nie staram się też nie planować dużo rzeczy, nie rozmyślać tak jakoś o tym, dlatego że właśnie to może się przełożyć na to, że będę o tym śnić, a może to być ładny sen, a może nie być, ponieważ faktycznie każda panna młoda, każdy pan młody, ogólnie para się zawsze też tym wydarzeniem stresuje, więc ja staram się jakby za dużo tutaj o tym nie myśleć, żeby właśnie potem nie przekładało mi się to na sny, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jakie te sny będą, czy będą pozytywne, czy nie. Trzecie pytanie, czy przy organizacji korzystasz z pomocy rodziny, znajomych, firmy organizującej śluby? Korzystam z pomocy rodziny przede wszystkim. Tak naprawdę rodzina tutaj odgrywa bardzo, bardzo dla mnie ważną rolę. Moja mama, moja siostra bardzo mocno pomagają mi właśnie, doradzają mi w wyborze na przykład czy sukni ślubnej, czy różnych tam innych ważnych rzeczy. I powiem wam, że też znajomi udzielają się, co bardzo mnie cieszy, bardzo to pomaga faktycznie podjąć jakieś decyzje. Z żadnej firmy takiej organizującej śluby nie korzystałam i korzystać nie będę. Wydaje mi się, że no nie mam takiej po prostu potrzeby. Wszystko jakby idzie w miarę ok, więc nie ma takiej potrzeby, żeby dziś ktoś za mnie to wykonywał. Zresztą same pewnie wiecie, jeśli jesteście już po ślubie, że poniekąd sprawia to dość dużą przyjemność, potrafi być męczący to temat, bo jakby nie patrzeć, dosyć dużo jest przygotowań, ale jednak to cieszy, więc tak naprawdę jest to samą przyjemnością takie organizowanie tego wesela i planowanie, co tam się tak naprawdę będzie działo, jak będzie to nasze wesele i ślub wyglądał, więc nie mam takiej potrzeby. Natomiast tak jak mówię, rodzina czy znajomi też bardzo mi pomagają, bardzo nam pomagają i przede wszystkim tym takim doradzeniem. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo sobie to cenię. Czwarte pytanie. Wesele w lokalu czy w plenerze? Jak najbardziej. Oczywiście w lokalu. To chyba nie są polskie, znaczy w Polsce nie ma takich warunków, żeby w plenerze robić ślub. Właściwie no może i są, ale nie jest to jeszcze na tyle powszechne, popularne. Także jak najbardziej w lokalu. Kolejne pytanie. Długa czy krótka lista gości? U nas będzie około 60 osób, właściwie nie mamy jeszcze potwierdzonych tych osób, te osoby się jeszcze nie zdeklarowały do końca, właściwie jeszcze zaproszenia nie poszły, więc no, wiadomo. Natomiast około 60 planujemy, że będzie gości i czy to jest długo, czy to jest długa lista, czy krótka? Wydaje mi się, że taka w sam raz. Naprawdę powiem wam, że nawet jeśli planujecie ślub, w którym chcecie, żeby było mało osób, jeśli macie dość dużą rodzinę, to po prostu jest ciężko zrobić takie mniejsze wesele. Jeśli zapraszamy właśnie całą rodzinę, to wtedy no, po prostu wygląda to, jak wygląda i myślę, że z tych 40 osób to jest naprawdę bardzo ciężko zejść, jeśli oczywiście chcecie zrobić to troszeczkę w mniejszym gronie. Kolejne pytanie. Ślub w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego? W tej chwili, znaczy od dawien dawna już właściwie są śluby konkordatowe, czyli w kościele podpisujemy również dokumenty, zawieramy prawnie akt małżeństwa i my właśnie taki będziemy mieli ślub, czyli konkordatowy, czyli kościelny i cywilny w jednym.
Następne pytanie. Z kim będziesz tuż przed ślubem? Na pewno będę z moją mamą, która no, bardzo mocno mi pomaga, bardzo mnie wspiera i w ogóle w każdym praktycznie calu tutaj mogę na nią liczyć i polegać. Będzie moja świadkowa. Moją świadkową będzie moja siostra, z którą mam bardzo dobry kontakt, z którą mogę naprawdę porozmawiać na temat wszystkiego. Nie krępuję się absolutnie jej obecności, nawet jeśli wiecie, będę miała wielką suknię i po prostu będę potrzebowała pójść do toalety i będę miała z tym problem, żeby sobie z tym poradzić, to po prostu moja siostra się nie krępuje, dlatego też tak naprawdę ona została właśnie wybrana przeze mnie jako świadkową. I na pewno mówię, będzie to moja siostra, będzie to moja mama. Tak, myślę, że to będą te osoby, które będą tak przed samym już wyjściem, wyjazdem do kościoła, więc to będzie zdecydowanie rodzina. Następne pytanie, czego boisz się najbardziej podczas ślubu, wesela? Ja Wam powiem, że ja się bardzo stresuję, dlatego że jestem taką osobą, która lubi, jak wszystko jest tak poukładane, jak wszystko dzieje się tak, jak powinno, jak nie ma jakichś tam różnych niespodzianek, ale też ja jestem osobą taką, która, nie wiem jak to powiedzieć, która troszeczkę krępuje się jakąś taką uwagą poświęcaną mi, no nie wiem, w jakichś tam różnych sytuacjach, więc na pewno tak będzie, no wiadomo, para młoda zawsze zwraca uwagę, no to jest ślub, wiadomo, to jest nasz ważny dzień. I troszkę to tak mnie, no nie wiem, przytłacza, trochę to mnie właśnie stresuje i kiedyś jak byłam trochę młodsza, to zdecydowanie marzyłam o takim dniu właśnie pod względem tego, że będę taką, wiecie, jak to się mówi, księżniczką przysłowiową i wszyscy będą się na mnie patrzeć i w ogóle wszyscy będą mnie podziwiać i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś tak było, to prawda, jak byłam dużo, dużo młodsza, natomiast w tej chwili, jak już jestem taka dojrzała, no to troszeczkę zmieniło się moje, bardzo zmieniło się moje myślenie i podejście i teraz to powoduje takie spinanie się trochę, więc chyba myślę, że tego się boję, bo to, czy wszystko pójdzie tak, jak powinno, to nie jestem w stanie na to wpłynąć, tego kontrolować na tyle, żeby to właśnie tak było, więc sobie jakby odpuszczam tą kwestię i po prostu, jak to się mówi, niech się dzieje. Natomiast chyba bardziej właśnie to, że te oczy wszystkich skupione będą na nas i najbardziej w ogóle w kościele, bo tak naprawdę to jest taki moment, gdzie też trzeba coś powiedzieć i no ten stres potrafi naprawdę mocno zjeść, więc myślę, że tego się tutaj najbardziej boję. Następne pytanie, fotograf czy filmowanie? Kiedyś jak też właśnie planowałam, jak zastanawiałam się nad tym, jak to by miałoby wyglądać, to myślałam, że będzie i to, czyli filmowanie, wideo oraz zdjęcia. W tej chwili zostało tylko na zdjęciach. Jak najbardziej chcę, żebyśmy mieli piękną sesję w plenerze, planuję właśnie w plenerze oraz oczywiście w kościele. Natomiast filmowanie stwierdziłam, że nie jest mi potrzebne. Wiecie co, ja się nawet śmiałam do tego stopnia, że ktoś mnie gdzieś tam będzie filmował, bo na pewno takie osoby się przytrafią. Ja mogę równie dobrze postawić, słuchajcie, statyw i po prostu wszystko się może filmować, na przykład w kościele. I ja sobie to sama zrobię. Ja już teraz jestem, może nie jakimś tam znawczynią w tworzeniu filmów, ale naprawdę różne jakieś przejścia, inne rzeczy ja potrafię sobie zrobić sama, więc pomyślałam sobie, że właściwie mogę tak naprawdę coś takiego sobie stworzyć podobnego, no nie takiego samego, ale podobnego, jak to by zrobił mi jakiś kamerzysta i mieć jakąś pamiątkę. Oczywiście żartuję, ale w sumie można by było o tym pomyśleć, więc na pewno będzie fotograf, na pewno będzie sesja i to jest podstawa, dla mnie to jest najlepsza pamiątka do nawet filmów takich, które gdzieś tam kiedyś były kręcone. Nie wracam tak często, więc pomyślałam sobie, że nie jest do końca mi to potrzebne. Kolejne pytanie to, czym pojedziecie do ślubu? Ja Wam powiem, że poprosiłam mojego przyszłego teścia o to, żebyśmy właśnie mogli skorzystać z jego samochodu. On ma srebrnego Forda, nie pamiętam jaki to jest tam rodzaj, nie ma to dla mnie specjalnie znaczenia, ważne jest dla mnie to, aby po prostu on ładnie wyglądał i ten samochód jest po prostu bardzo ładny, więc zdecydowaliśmy się właśnie na taki samochód. Nie mamy takich wymagań, żeby to jakieś, nie wiadomo jakie ekskluzywne były auta, jakieś dorożki czy tam inne rzeczy, więc po prostu tutaj no, to nam wystarczy. Następne pytanie to, czy założysz coś starego, nowego, pożyczonego lub niebieskiego? Tak, wszystko jak najbardziej, wszystkie tutaj wymienione rzeczy będą, muszą być, ja wierzę w jakieś takie zabobony, staram się tego przestrzegać, także jak najbardziej wszystko tutaj będzie spełnione.
Oraz pytanie, w jakim stylu jest Twoja suknia ślubna? Tutaj nie będę Wam zdradzać dokładnych szczegółów, ponieważ to fajnie, jak jest niespodzianką dla wielu osób. Suknia jest przepiękna, jest już wybrana, jest bielutka, jest w stylu takim bardzo klasycznym, taka a la princeska, także jest po prostu śliczna. Oraz jaki będzie Twój ślubny bukiet? Tutaj powiem Wam, że jeszcze tak naprawdę tego nie do końca jestem pewna, dlatego że mam jakiś zamysł w głowie, bardzo mi się spodobał jeden taki bukiet, który zobaczyłam w internecie, ale nie wiem, czy będziemy w stanie to jakby odtworzyć i taką wiązankę mieć, dlatego że w ogóle powiem Wam, co jest niesamowite, moja mama będzie mi robiła bukiet, ponieważ moja mama w ogóle jest bardzo, bardzo kreatywną osobą, ona nie jest florystką, tak chyba to się mówi, natomiast po prostu chciałaby zrobić taki bukiet i powiem Wam szczerze, że z YouTube'a uczy się, jak to robić, jak układać kwiaty, więc jest po prostu no, niesamowite to. I dlatego myślę sobie, że na pewno wyjdzie przepięknie, jakikolwiek by to po prostu, jakiekolwiek by to by nie były kwiaty, to myślę, że bukiet będzie przepiękny, ponieważ będzie to robiła moja mama. I pytanie następne, czy organizacja ślubu idzie zgodnie z planem? Powiem Wam, że idzie fantastycznie, dlatego że to nie jest okupowane jakimś tam stresem, strachem, nie wiem, takim pędem, bardzo tego nie lubię, a tutaj wszystko idzie tak po prostu, słuchajcie, gładziutko, jak to się mówi, jak po maśle. Każda jakby sprawa, załatwianie wszystkiego, uzgadnianie gdzieś tam, płacenie zaliczek, to wszystko tak, słuchajcie, zgrabnie, jedno za drugim jest realizowane i naprawdę w tej chwili już mam bardzo, bardzo dużo przygotowane, także jestem z tego bardzo zadowolona i dlatego też właśnie taki pomysł, żeby nagrać Wam taką serię, takie filmy ślubne, w którym Wam to opowiem, jak to wszystko się działo, na co zwrócić uwagę, na co nie. Naprawdę uważam, że wszystko idzie nam fantastycznie, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Następne pytanie to DJ czy zespół. U nas nie było w ogóle dyskusji na ten temat, ponieważ my wiedzieliśmy od samego początku, że będzie zespół, ponieważ mamy znajomych, którzy fantastycznie po prostu potrafią otworzyć każdą dosłownie piosenkę. Są po prostu rewelacyjni, tam jest 5 facetów, słuchajcie, oni są świetni ogólnie, więc skorzystaliśmy właśnie, że tak powiem, z ich usług. Następne pytanie to pierwsza piosenka. Nie mamy jeszcze takiej, wiecie, naprawdę są pary, które mają, które tak wiedzą po prostu od samego początku, że będzie to, nic innego. My jeszcze takiej piosenki nie mamy, myślę, że musimy się na tym zastanowić troszeczkę. Podejrzewam, że z tych piosenek, które gdzieś tam lubimy, coś wybierzemy, natomiast nie jest to takie dla nas od razu oczywiste, nad tym się byśmy musieli zastanowić. I przedostatnie pytanie, słuchajcie, to jaki będzie Wasz tort? Nasz tort myślę, że będzie przede wszystkim w smaku jakiejś tam czekolady, czekoladowy, tiramisu czy coś takiego. Tego jestem pewna, że nie pójdziemy w stronę jakichś tam smaków owocowych typu truskawka i tak dalej, bo mi się to wydaje, że jest, znaczy mi się wydaje, że to są takie sztuczne smaki w tortach, bardzo często właśnie te owocowe smaki są nie za ciekawe, ja przynajmniej tego nie lubię. Co do samego wyglądu, też jeszcze nie wiemy. Ja tutaj ponad wszystko tak naprawdę przekładam właśnie walory smakowe póki co i muszę poszukać jakiejś takiej cukierni, w której będę zadowolona. Będą mi smakowały te produkty, więc myślę, że to. Byłam teraz ostatnio na targach ślubnych i miałam tutaj przyjemność popatrzeć na pewne różne tam typy tortów, jak one się prezentują, więc sądzę, że na pewno nie będzie żadnego problemu z tym, żeby znaleźć ten taki najładniejszy, ponieważ naprawdę wybór jest ogromny. Więc tutaj chyba bardziej w tej chwili skupiamy się na walorach smakowych, więc na razie jeszcze takiego tortu nie mamy, takiego planu, jak ten tort będzie wyglądał. No i ostatnie pytanie to, czy wybieramy się w podróż poślubną? I tak, jak najbardziej, my się wybieramy, natomiast nie po samym ślubie, ponieważ po prostu chcielibyśmy, znaczy przynajmniej tak z tego, co rozmawialiśmy, chcielibyśmy tak zaplanować to, bez takiego pędu, bez pośpiechu, troszeczkę odsapnąć po samym ślubie, po tych wszystkich przygotowaniach. Prawdopodobnie będziemy tym zmęczeni i po prostu chcielibyśmy na spokojnie pojechać sobie w taką podróż, więc myślę, że to będzie gdzieś nie wcześniej niż we wrześniu, ale jak najbardziej ja marzę już, słuchajcie, o takim słońcu, o takim wygrzaniu się. Naprawdę nie ma dla mnie też znaczenia, gdzie to będzie. Byleby było słoneczko, byleby można było poleżeć na ciepłym piasku, naprawdę to jest coś, o czym w tej chwili bardzo, bardzo marzę. I to by było wszystko, moi kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tak Wam się podobał i mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł o tej serii ślubnych filmików.
Jeśli macie jakieś na przykład wątpliwości, pytania, czy chcielibyście coś się dowiedzieć, to piszcie proszę w komentarzach. Ja postaram się na te pytania, jeśli będę potrafiła, odpowiedzieć lub znaleźć odpowiedź. Także jeśli macie jakieś propozycje, jakie tematy chcielibyście usłyszeć i jakie miałabym poruszyć, to dajcie mi proszę znać w komentarzu. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa!